Jest to wielka łaska Boża, że możemy żyć w tym szczególnym czasie, w czasie niezwykłym, patrzeć na to wszystko, co się dookoła dzieje, ale tak jak czytamy w pewnym miejscu w Książce Życia Jezusa w rozdziale Boski Pasterz, jest takie zdanie, że tym głównym miejscem zainteresowania Boga i nieba jest Twoje i moje serce, Twoja i moja dusza i ta walka, która tam przebiega. Także o tej walce dzisiaj będziemy rozważać Słowo Boże w szczególnym takim kontekście, ale jeszcze nie mogę się oprzeć, żeby nie nawiązać do tych pięknych kwiatów, tych kompozycji. Nie wiem, która z sióstr, może brat układał, ale przeważnie jest to zadanie sióstr. No, już trochę żyję na tej ziemi i tak ponad 50 lat temu, gdy miałem 10 lat, to były takie sztandarowe kwiaty w państwie polskim na różnych uroczystościach, akademiach, czy to szkolnych, czy pochodach. Goździki taki, no zdradziłem nazwę, gdybym dzieci spytał, to być może nie znałyby, bo trochę zapomniane kwiaty dzisiaj, mamy wiele innych kwiatów, ale jest to bardzo ważne, żebyśmy zwracali uwagę też właśnie na piękno przyrody. Moja żona jest ogrodniczką, bardzo lubi kwiaty i no od jakiegoś czasu kupuje cebulki, sadzi, potem czeka kilka miesięcy, aż co z nich wyrośnie. No naprawdę jest to wspaniała rzecz, obserwować kwitnące kwiaty. I tu mam w nawiązaniu dosłownie minutę, dwie to zajmie. Takie doświadczenie, pewna siostra opowiada, znalazłem to w tych pobudkach sprzed kilku lat, że otrzymała, gdy przyprowadziła się na nowe miejsce, otrzymała od znajomych różne kwiaty. Jedna z przyjaciółek z grupy modlitewnej podarowała dwa krzewy róż, dwa krzaki róż, różowe i czerwone. I okazało się, że kwiaty o różowych, ten krzak o różowych kwiatach pięknie kwitł i rozrastał się przez całe lato, natomiast ten o czerwonych wydał tylko jedną różę. Liście były coraz bardziej brązowe, więdły i inna osoba, która ją odwiedziła, zwróciła uwagę, że być może została posadzona ta róża, ten krzew zbyt blisko zraszacza, i nie jest to odpowiednie miejsce dla niego. Gdy wykopała go delikatnie z ziemi, przesadziła w inne miejsce, to już po tygodniu zaczął wypuszczać młode, nowe pędy, liście, pąki i kwiaty. I okazało się, że ten krzew znalazł swoje właściwe miejsce, przystosowane do jego potrzeb. No i takie myśli w nawiązaniu już do duchowych naszych doświadczeń są zapisane. Cytat z pewnej pozycji Ellen White napisała: cenną obietnicę, jeśli rzeczywiście wierzymy, że Bóg nas miłuje i dobrze o nas myśli, to nie będziemy martwić się o przyszłość. Zbyt wiele czasu spędzamy na takich rozlewiskach rozpaczy. Gdy spędzamy czas w słonecznym blasku opieki Bożej zaczynamy rosnąć i kwitnąć jak różany krzew zasadzony w odpowiednim miejscu. Bóg miłuje nas tak bardzo, iż pragnie, byśmy znaleźli właściwe miejsce w tym świecie oraz w ogrodzie, który dla nas przygotował. I to jest Boże życzenie. Boża wola jest taka, abyśmy pomimo cierpień, trudów, znojów jednak znajdowali radość w tym życiu i przechodząc różne doświadczenia, mieli takie zaufanie do Niego i taki pokój w sercu, taką ufność jak małe dzieci i spodziewali się Jego błogosławieństw, albo przynajmniej, no, abyśmy mieli zaufanie, tak jak Paweł napisał, że moc znajduje się w słabości, że przechodząc pewne doświadczenia trudne i bolesne, możemy jednak ufać Bogu, przyjmować Jego pokój, cieszyć się Jego miłością, pokojem i wzrastać duchowo
przygotowywać się na ten najpiękniejszy czas, najpiękniejszy dzień, gdy doczekamy w ten czy inny sposób, nie wiemy czy za życia, czy przyjdzie nam zasnąć, ale doczekamy tego dnia, gdy ujrzymy Jezusa. I tekst taki, od którego chciałem rozpocząć, to jest Księga Przypowieści Salomona, 18 rozdział, wiersz 14. Tam jest mowa o pewnej postawie dwóch grup ludzi w czasie choroby, w czasie jakiegoś kryzysu fizycznego. I tutaj, jeśli ktoś ma życzenie przeczytać, można. Ja już mam z Biblii Gdańskiej. Ale mam też nowy przekład na kartce, to może będzie bardziej zrozumiałe. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? A więc takie pytanie jest zadane. Duch męża znosi niemoc swoją, ale ducha utrapionego kto zniesie? I jest pytanie, dlaczego niektórzy w pewnych doświadczeniach, powiedzmy najpierw o tej grupie doświadczeń związanych z niedomaganiem fizycznym, dlaczego jedna grupa ludzi są tacy ludzie, co zachowują spokój, cierpliwość, wręcz tak jakby im to jakoś za bardzo nie przeszkadzało, a inni tracą nadzieję, rozpaczają. Różne rzeczy, słowa są wypowiadane. Słyszałem, już mniejsza o to, nie znam tej osoby, ale przyjaciel, który mi o tym opowiadał, był świadkiem. Jak już mniejsza o to, kto, gdzie, jak, z jakiego kościoła, ale osoba bardzo cierpiąca w chorobie, bodajże nowotworowej, powiedziała, że wolałbym nawet stracić zbawienie, byleby tak nie bolało. Także przeróżne sytuacje pojawiają się, przeróżne słowa padają w wielkim cierpieniu. No, oby Bóg nas zachował od takich skrajnych doświadczeń. Zresztą jest obietnica, że nie przyjdzie na ciebie większe doświadczenie, niż byś mógł znieść. Ale w tych przeróżnych próbach, czy to pokusach, czy cierpieniach, problemach, w tym wszystkim Bóg daje i wyjście, i daje siły, żeby to można znieść. Brat, który pewną tu krótką czytankę napisał o swojej żonie. Dlaczego jest tak, że niektórzy ludzie są tak silni wobec bólu, wobec choroby i niepełnosprawności, które pozbawiają ich czegoś, co uważali za konieczne do dobrego życia? Zauważyłem to wiele razy podczas mojej służby. Ale widziałem też niezłomnego ducha mojej żony Ruty, która cierpiała straszliwy ból przez ostatnie 10 lat. Co daje człowiekowi siłę do przetrwania tego, co inni uznają za przekraczające ludzką wytrzymałość? Także nigdy nie miałem jeden raz w życiu nogi mnie kiedyś bolały, przeziębiłem z rana, pracowałem na mrozie, spociłem się i przeziębiłem tam właśnie spocone nogi. Tydzień czasu pewne bóle miałem, ale za łaską Bożą szło to przeżyć i nie wyobrażam sobie jakichś takich właśnie sytuacji. Słyszałem o osobie, kolega opowiadał, gdzie przyjmowała morfinę co godzinę. Tak silne były bóle, rak kości z przerzutami. Co godzinę należało podawać morfinę, bo nie szło wytrzymać. Ale bardziej chciałbym, abyśmy się skupili na kwestii zaufania do Boga w chwilach nieraz może długotrwałych, jakichś cierpień, problemów. Wspominałem swego czasu z kolei w czytance czy w pobudkach Perły Biblii. Akurat 12 lutego, w dniu moich urodzin, jest wspomniana Ellen Dipinar, która zaraziła się trądem, pracując w szpitalu dla trędowatych. I nieszczęścia spadały na nią jedno po drugim, jak niegdyś na patriarchę Joba. Jej jedyny syn zmarł na paraliż dziecięcy, mąż zachorował na raka, a siostra zginęła w wypadku samochodowym. Pielęgniarka, która podawała krople do oczu, zakrapiała Ellen oczy, popełniła potworną pomyłkę. Zamiast kropli do oczu wkropiła jej kwas węglowy.
krótkim czasie Ellen straciła wzrok. Wkrótce wskutek postępującej gangreny musiała amputować jej nogę. Podczas pierwszych 25 lat swego życia przeszła 56 operacji. Wydaje się to nieprawdopodobne, by ktoś mógł znieść tak wiele cierpienia i tak wiele nieszczęść. Czego w obliczu tych cierpień można było się spodziewać, jeśli chodzi o jej zachowanie? Czy ona wspominała o swoich nieszczęściach, o prześladującym ją pechu i niesprawiedliwości losu? Nie, było wręcz odwrotnie. Mówiła o tym, co dobrego ją spotkało od Boga, co Bóg dla niej uczynił. Nie było to jakieś niepewne świadectwo, które miałoby poprawić jej samopoczucie, ale twarz Ellen jaśniała radością potwierdzającą każde jej słowo. I gdzie tkwi tajemnica takiej duchowej siły, tego spokoju, tej mocy, tej radości i tego zaufania do Boga, że jedni to mają, a drudzy jakoś nie bardzo. Jeszcze krótkie jakieś doświadczenia. Mój teść pracował kilka lat, był pastorem okręgowym na Śląsku, czyli Bytom, Tarnowskie Góry, Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice. Mieszkaliśmy w Tarnowskich Górach. To był czas, kiedy tam zawarłem związek małżeński z jego córką Urszulą. I jestem wdzięczny Bogu za to, za ten dar właśnie ukochanej żony. I tam miał taki dzień, gdzie odwiedził naszą siostrę w Bytomiu w hospicjum. Przebywała w jakimś ośrodku dla osób starszych, ciężko chorych. I gdy ją tam odwiedził, zobaczył to otoczenie. Siostry prowadziły ten ośrodek. Zobaczył pewne obrazy, no, krzyże i taki wystrój, no, tak jakby wbrew drugiemu przykazaniu, aby nie czynić sobie obrazów, posągów. I tak zapragnął tą siostrę stamtąd gdzieś przenieść i nawet zadał pewne pytanie tam tym siostrom, na jakich zasadach można by dokonać tej przeprowadzki i przeniesienia. One powiedziały niesamowite słowa. My się nigdy na to nie zgodzimy, aby ją zabrać od nas, dlatego że na sali, gdzie było więcej osób, powiedzmy 6 czy 8 łóżek było, często dochodziło do kłótni, do jakichś tam awantur, może mniejszych, ale jednak, i powiedziały te siostry, że ona tutaj jedyna jest w stanie to wszystko załagodzić. Jej cierpliwość, jej spokój, jej miłość do Boga i do ludzi jest tym, co wpływa tak kojąco i my nie dajemy sobie rady, a ona, jej modlitwy, jej zachowanie, jej wpływ, a leżała tam sparaliżowana, nie potrafiła chodzić i to jest właśnie niezwykła łaska Boża, że niektórzy mają w doświadczeniach tą cierpliwość, tą łaskę, tą taką duchową moc. Ale ponawiam pytanie, na które gdzieś za chwilę będziemy udzielać odpowiedzi, od czego to zależy, że jeden w ten sposób reaguje, przechodzi, inny wręcz odwrotnie. Jeszcze chciałem wspomnieć o pewnych takich sytuacjach. Nie będę już otwierał, czytał, niektóre rzeczy może zdążę, ale nie chcę tak przedłużać. Czytałem o bracie kaznodziei w Ameryce, który otrzymuje telefon z żoną, żeby przyjechali do szpitala, bo przywieźli tam ich syna. 16-latek, szedł ulicą po szkole, duże miasto, strzelanina, przypadkowo zabłąkana kula trafiła go w głowę. Wielogodzinna operacja, wychodzi lekarz z tej sali operacyjnej, rozkłada ręce i mówi: nic więcej nie mogliśmy zrobić, państwa syn nie żyje. Nie zdołaliśmy go uratować. I ten brat opisuje, że w tym samym czasie akurat inne małżeństwo, inny tam jakiś problem, czy chodziło o ojca być może, umierał, czy zmarł. On się modlił z nimi, będąc sam z rozdartym, pełnym bólu sercem, prosił Boga o pokój dla nich i napisał, że przez wiele tygodni, przez kilka miesięcy płakali z żoną wielokrotnie razem i osobno i to był taki ból,
którego człowiek nie jest w stanie wyrazić, opowiedzieć, co się czuje, gdy jedyny syn ginie w taki sposób. I jednak jedynie właśnie łaska Boża, Boża miłość, Boże obietnice były tym, co było w stanie tak uspokoić w pewnym procencie te zbolałe serca, przepełnione bólem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, no aczkolwiek żona mówi, że nie widziała mnie płaczącego nigdy i widocznie mam serce z kamienia, że nie wzruszam się tak łatwo. To nie jest prawdą, bo się wzruszam, ale nie tak, żeby ktoś widział. W każdym razie dziękuję Bogu za to, że te doświadczenia, które przeżywałem, czy w związku z dziećmi, wspominałem być może w zeszłym roku, 29 marca, przepraszam, lutego, ostatni dzień, to był ten przestępny dzień. Syn w Anglii, mieszka już tam około 12 lat, wstawał z łóżka i upadł na podłogę. Po prostu miał taki częściowy paraliż, gdzieś tam, no, kwestia udaru pewnego była. Na szczęście, gdy pogotowie przyjechało, był jeden dzień w szpitalu i na drugi dzień mógł wrócić do domu. Ale fakt faktem, że serca oderwał się, powiedziano mu, że około 10% ludzi, czy nawet kilkanaście, ma pewne otwory w sercu. Małe tam, od jakichś mikronów do kilku milimetrów. I gdzieś się oderwał skrzep i mu tam przyblokował ośrodek ruchowy i właśnie połowę ciała, gdzieś tam noga, ręka były niewładne. I no, żona bardzo przeżywała, ale no, trwało to jeden dzień, już potem był w domu. W tym roku miał zabieg na sercu, to było gdzieś 2 miesiące temu, poprzez gdzieś tętnicę wprowadzono taki jakiś tam z drucików małych balonik, który zatkał tą dziurę. I no i jest dobrze, jest aktywny, tam te drobne sporty, które uprawia. W każdym razie no to są takie sytuacje, gdzie możemy zwracać się do Boga, powierzając Mu czy to swoje problemy, czy naszych dzieci, czy bliskich i prosić o pokój, prosić o błogosławieństwo, prosić o ufność. Większą trudnością czy większą taką duchową siłą trzeba wykazać się wtedy, gdy Paweł prosił na przykład o uzdrowienie wzroku, ale usłyszał: dość masz na łasce mojej. I niektórzy ludzie podobnie proszą Boga o rozwiązanie pewnej sytuacji, ale nie do końca, być może jest to wolą Bożą ze względu na ten ostateczny efekt wieczności, zbawienia. Pewne słabości przy pewnych ludziach pozostają. Chciałem jeszcze wspomnieć pewną matkę, o której też czytałem niedawno. Dwóch synów w ogrodzie, nie pamiętam teraz szczegółów, ale prawdopodobnie jechali ciągnikiem, traktorem. Jeden był starszy, nastolatek, drugi miał około 7-8 lat i ten młodszy spadł z tego ciągnika i ten ciągnik po nim przejechał. I pobiegł do domu starszy, mamę zawołał. Przybiegła matka, trzymając go na kolanach, położyła się koło niego, głowę na kolana i wiedziała, że za chwilę umrze, że to no bardzo, bardzo poważna sytuacja była. I miała kilka minut, aby pytać go i rozmawiać z nim o Jezusie. Pytała, czy wie, że Jezus go kocha, że przygotował dla nas miejsce, gdzie wszyscy się spotkamy. I była wdzięczna Bogu, że ten synek w ostatnich minutach okazał takie właśnie zaufanie, taki spokój. Mogła się modlić i powierzyć swoje dziecko Bogu. I była przepełniona bólem, cierpieniem, ale z drugiej strony przyjęła i udzieliła temu chłopcu ten Boży pokój. I mogła powierzyć go w ręce Boże. I takie sytuacje dramatyczne też się zdarzają. Inaczej jest, gdy człowiek idzie przez życie bez Boga i czy może mało czasu ma dla Boga i nie zawsze w tych dramatach Bóg jest zaproszony do tego i do dialogu i zaproszony do tego, aby pomógł nam przejść przez pewne problemy. No i tu chciałem jako przestrogę
przeczytać pewnej historii. No, może szybciutko opowiem. Ojciec otrzymuje telefon od policji, że tym razem ma przyjechać do szpitala, ale już nie na salę operacyjną, ale do Kosnicy, gdyż był wypadek samochodowy i prawdopodobnie jedną z osób, które zginęły, tam było czworo nastolatków, była jego córka. I gdy faktycznie zobaczył to ciało swojej córki, zidentyfikował ją, postanowił, że znajdzie winnego i wyciągnie jakieś konsekwencje. I gdy przyjechał do domu, a tam policjant powiedział, że na podłodze w samochodzie parę butelek alkoholu znaleźli, po łyski w jakichś innych trunkach. Tym bardziej ojciec był zdeterminowany, aby szukać sprawiedliwości. I gdy przyszedł do domu w tych emocjach, w nerwach, sięgnął do barku po alkohol, czy chciał sięgnąć, a okazało się, że tam nie było tych paru butelek, tylko była karteczka: tatusiu, wzięłam kilka butelek, chyba się nie pogniewasz. I to było tyle, co mogła napisać w ostatnich godzinach przed swoją śmiercią. Także taką decydującą rzeczą w tych doświadczeniach, jakie przechodzimy, jest to, czy znamy naszego Stwórcę i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, czy też nie. Czy mamy czas pielęgnować ten związek i, tak jak tu wcześniej w apelu rozmawialiśmy, przełamywać pewną taką znieczulicę, takie zobojętnienie na sprawy nieba, czy czas, który Bóg Tobie daje i mi, wykorzystujemy we właściwy sposób. Oczywiście jesteśmy słabi, grzeszni, popełniamy wiele błędów, ale zawsze można powstać i iść dalej do zwycięskiego życia. Jest to bardzo ważne, żeby na nowo powstawać i z nową wiarą, z nową nadzieją toczyć ten bój wiary o to, aby ufać Bogu w każdej sytuacji. Posłuchajcie pewnego cytatu. Pewien znany kaznodzieja, może nie nam, ale w Anglii swego czasu był bardzo znany, Robertson z Brighton w Anglii, powiedział o naszym życiu takie oto słowa. Życie jest jak wojna. Jest to seria wielu błędów, ale nie ten jest najlepszym chrześcijaninem czy najlepszym generałem, kto popełnia tych błędów najmniej. Najlepszy jest ten, kto odnosi najwięcej zwycięstw pomimo tych wielu błędów. Zapomnij o błędach i dąż do zwycięstwa. Młody człowiek, który też być może wspominałem, brat Mark Finlay, wywiad z nim przeprowadzał. Człowiek, który nastolatek, który nie miał nogi, wspiął się w rekordowo krótkim czasie, bo około 66 dni na najwyższe szczyty we wszystkich stanach amerykańskich, a tych stanów jest chyba 51. Poprzedni rekord był około 115 dni. On to zrobił w 66 dni bez nogi. I gdy brat Finlay go pytał, jak to było możliwe, a szczególnie na Alasce, taka góra 6500 czy 600 metrów, większość roku zawieruchy, huraganowe wiatry, zlodowacenie. Pytał go, jak to było możliwe, że był w stanie to zrobić. A szczególnie właśnie na Alasce, gdy będąc u szczytu, u podnóża tej góry, zobaczył grupę schodzącą, gdyż kilka dni czekali na dogodne warunki z jakiegoś tam kraju, nie pamiętam, i powiedzieli mu, żeby raczej zawracał, bo to pewna śmierć. On jeszcze poczekał i właśnie padło pytanie, jak to było możliwe, że nie zawróciłeś, że poszedłeś, że zdobyłeś tą ostatnią górę, najcięższą. On powiedział, że zawsze starałem się patrzeć z wiarą w przyszłość, patrząc na Boże obietnice, i nigdy nie wspominałem tego zła, które jest za mną, żeby mnie to krępowało, ale starałem się patrzeć z nadzieją w przyszłość. I Biblia radzi nam właśnie, abyśmy patrzyli na cudowne Boże obietnice, których jest bardzo dużo w Słowie Bożym. Niektóre z nich przeczytamy, są przepiękne. Chciałem przede wszystkim odnieść się do tekstu
z drugiego listu Piotra. Bardzo proszę, kto ma życzenie, możemy otworzyć rozdział drugi i wiersz 14. Nie wiem, czy to dobrze podałem. Momencik. Już to będzie. To był pierwszy, przepraszam. No w każdym razie przeczytam. To coś pokręciłem. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Tylko nie wiem, czy dobre miejsce podałem. W każdym razie jesteśmy tu zachęcani do tego, aby przyjąć Boży dar, Bożych obietnic. To jest cudowny dar. Jeżeli będziemy chcieli nauczyć się kilku tych obietnic, kilku wierszy, może kilkunastu, może kilkudziesięciu, są adwentyści, którzy znają tysiące tekstów biblijnych, są, którzy znają setki. Większość z nas zna może kilkanaście, kilkadziesiąt. Może nie tak dokładnie w słowo, ale ważne jest, abyśmy pamiętali, że Bóg jest blisko nas i będzie nam błogosławił. Dla mnie jedna z najwspanialszych obietnic, może dwa, trzy takie teksty przeczytam szybciutko. 5 Mojżeszowa, 33 rozdział, wiersz 27. Tu jest napisane: schronieniem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne przepędził przed tobą wroga. W Psalmie 46, wierszu 2 czytamy: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Jeszcze druga Kronik 16:9, bardzo piękny tekst, który mówi o Bożym zainteresowaniu ludźmi. Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. Jeszcze może psalmista z psalmu 116, pierwsze dwa wiersze, taką krótką modlitwę zanosi. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego, nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. I mamy setki miejsc w Piśmie Świętym, może i tysiące, gdzie wyrażona jest ta pewność, że gdy wołałem do Pana, wysłuchał mnie. Niekoniecznie zniknął problem, ale Pan wypełnił mnie spokojem, ufnością, pewnym zrozumieniem. Więcej takiej właśnie wierności, ufności, miłości wlał w serce. Też chciałem Psalm 86, 11 wiersz przeczytać. Też takie tęskne pragnienie jest tu wyrażone. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Tak się zastanawiałem, słuchałem gdzieś 2 tygodnie temu jednego czy dwóch wykładów siostry Marii Jaworskiej-Czop. W Kielcach miała wykłady o wpływie mediów, mass mediów czy programów telewizyjnych na oczywiście internetowych, tam nie tylko telewizja, ale internet, na płat czołowy mózgu. I opisywała konkretne zmiany, degenerację w mózgu, w tym miejscu, gdzie te szlachetne odruchy, gdzie ten Boży charakter jest kształtowany, jak to wszystko jest zniszczone przez pewne dźwięki, przez muzykę, przez pewne obrazy. Jeżeli wyrażamy zgodę na to, no to jest tak w dużej części, że z nami, no nie wiem jak z wami, że łatwiej jest otworzyć jakąś gazetę, tą czy inną, i sobie czytać tam jakieś, no zależy co za gazeta, są różne gazety, czy włączyć właśnie jakieś wiadomości, czy jakiś program, niż otworzyć Słowo Boże. I nasze serce cielesne, gdzieś tam Ellen White napisała, serce nie poddaje się zakonowi Bożemu, bo też nie może. My, jest takie pytanie bodajże w księdze Ezechiela, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera pręgi swoje?
A czy my przywykli do złego możemy dobrze czynić? Taka jest nasza natura. Tak sami siebie to nie odwrócimy się w Bożą stronę. To jest Boża miłość, która idzie za nami, puka Bóg do naszego serca i zachęca nas, abyśmy z wiarą spoglądali na Jego obietnice i uwierzyli, że pomimo tych wielu porażek, upadków, tak jak ten kaznodzieja mówił, że nie jest największym generałem, kto tych błędów najmniej popełnia, ale choćbyśmy ich popełniali bardzo, bardzo dużo każdego dnia, jeżeli powstajemy i z nową wiarą, nadzieją zwracamy się, wołając: Boże, ratuj, Boże, wiem, że Ty masz tą moc i siłę uwolnić mnie od tego czy tamtego, to zwycięstwo przyjdzie. Nieraz trwa to krócej, nieraz dłużej, ale przyjdzie i słodycz i radość będzie naszym doświadczeniem właśnie z tej wolności, z tej społeczności z Bogiem. Jeszcze chciałem dla zachęty wspomnieć historię trzylatka Jasona. Chłopczyk ten, no niestety, przeżył wiele dramatów, wiele problemów, a najgorszym był pewien dzień, gdy w jego domu wybuchł pożar i okazało się, że był bardzo poparzony. Około 80% powierzchni ciała było spalone i gdy przywieźli go do szpitala, nasza siostra, która go przyjęła, to pisała, że wiele nauczyła się od jego cierpliwości, patrząc na jego cierpliwość, na jego spokój. 3-letni chłopczyk, tak wielkie doświadczenie i no Bóg uratował mu życie. Szukam, żeby przeczytać jedno zdanie, chociaż nie wiem, czy tak szybko to uda mi się otworzyć. Mam. A więc po całonocnym gaszeniu pożaru z rana, gdy jeden ze strażaków zwijał wąż gaśniczy, usłyszał cichy płacz. Uznał, że się przesłyszał, ale ponownie usłyszał ten płacz. Strażak zbliżył się do zbliższy domu i zobaczył skulonego w śniegu małego chłopca. Ojciec wybił okno sypialni i wyrzucił go z płonącego budynku. Gdy karetki pogotowia przyjechały, z tego domu i z jego rodziny nic nie zostało. Znaleziono zwęglone zwłoki ojca, matki i dwóch sióstr. Ten 3-latek spędził 5 tygodni w szpitalu na oddziale intensywnej opieki medycznej. Był poparzony, miał odmrożenia, stracił większość palców u stóp i dłoni. Mięśnie z przedramion zostały niemal zupełnie spalone, podobnie jak łuki brwiowe, uszy, powieki, wargi, skóra na głowie. Chłopiec nie był w stanie chodzić ani zginać kończyn. Od pożaru nie mówił wskutek przeżytego wstrząsu. Przeżył, lecz zapłacił ogromną cenę. Gdy po raz pierwszy pojawił się na oddziale fizjoterapii, przerażony, cierpiący i pokryty bliznami, miałam ochotę bluźnić Bogu. Chciałam wprost powiedzieć, co sądzę o Jego miłosierdziu, ale leczenie Jasona nauczyło czegoś zarówno mnie, jak i jego samego. Gdy uczył się na nowo chodzić, ja nauczyłam się na nowo modlić. Zrozumiałam, że czasami nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego. Czasami świat pozostawia po sobie gruzy wokół bezradnych ludzi i to bez powodu. Niektóre blizny mogą istnieć przez całe życie, ale nie znaczy to, że muszą rządzić twoim życiem. Ten 3-latek nauczył mnie, że mimo utraty wszystkiego można nadal się uśmiechać. Nawet jeśli twoje ramię się nie zgina i nie masz wszystkich palców, to możesz przybić piątkę. Nawet jeśli twoje stopy puchną, możesz biec ku zwycięstwu, a uścisk wciąż znaczy kocham cię, nawet jeśli jesteś bardzo słaby. Nauczyłam się, że czasami rozciąganie naprawdę boli. Czasami nie chcesz zrobić tego, co musisz, nawet jeśli wiesz, że potem będzie lepiej. Czasami łatwiej jest odwrócić się i udawać, że ból nie istnieje. Ale on istnieje, a ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, że jeśli zrobisz krok po kroku, to dotrzesz na sam szczyt i w tym wszystkim będzie ci znacznie łatwiej, jeśli ktoś trzyma cię za rękę. I w Słowie Bożym czytamy, jak bardzo Bóg nachyla się tam od tronu łaski z góry tutaj na dół, na ziemię i jak bardzo chce nam błogosławić
jak jest zainteresowany Twoim i moim życiem i naszym zwycięstwem. I była taka historia swego czasu, myślę, że szybciutko uda mi się ją tutaj przytoczyć. Działo się to w Los Alamos w 1946 roku i okazuje się, że były tam badania nad bombą atomową. Był to 21 maj 1946 rok w stanie Nowy Meksyk w Los Alamos. Pewien młody naukowiec Louis Slotin prowadził niebezpieczne eksperymenty z użyciem uranu. Przygotowywał kolejną podwodną próbę nuklearną, która miała zostać przeprowadzona na południowym Pacyfiku. Slotin musiał określić dokładną masę uranu U-235 konieczną do zainicjowania reakcji łańcuchowej. Taka masa nosi nazwę masy krytycznej. Polegało to na tym, że łączył dwie bryły uranu i gdy materiał uzyskiwał masę krytyczną, rozdzielał te bryły przy pomocy zwykłego śrubokręta, przerywając reakcję łańcuchową, i tak robił wiele razy. Pewnego dnia, gdy inni tam towarzysze, naukowcy, koledzy przebywali w takim pomieszczeniu izolowanym, podczas przeprowadzenia kolejnej próby przypadkowo śrubokręt spadł na podłogę. I w tym czasie w jednej chwili laboratorium wypełniło się oślepiającym niebieskawym światłem. Inni naukowcy odskoczyli przerażeni. Zamiast ratować się ucieczką, Slotin rozdzielił bryły uranu gołymi rękami i ta reakcja łańcuchowa została przerwana. Dzięki temu natychmiastowemu ofiarnemu aktowi odwagi Slotin uratował życie 7 innych osób znajdujących się w tym pomieszczeniu, ale wiedział, że sam otrzymał śmiertelną dawkę napromieniowania. Dokonał jednak świadomego wyboru. Krzyknął na swoich kolegów, aby pozostali na miejscach. Następnie na tablicy rysował w przybliżeniu ich pozycję. To pozwoliło lekarzom ustalić dawkę napromieniowania, jaką każdy z nich otrzymał. Kilka minut później wraz z kolegami czekał przy drodze na samochód, który miał ich zabrać do szpitala. Spokojnie zapewniał kolegów: wyjdziecie z tego bez szwanku, ale ja nie mam już szans. Niestety miał rację, 9 dni później zmarł w męczarniach. Jezus Chrystus przyjął na siebie całe niszczące promieniowanie grzechu. Gołymi rękami rozbroił krytyczną masę grzechów ludzkości. Doświadczył na sobie całej potworności, ohydy i przekleństwa grzechu. Gdy bezmyślni kapłani szydzili, innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Nie zdawali sobie sprawy, jak wielką wypowiedzieli prawdę. Jezus dokonał świadomego wyboru. Doświadczył cierpienia i niszczycielskiej mocy grzechu, aby uratować ciebie i mnie. Wszystkie negatywne skutki grzechu dotknęły go na Golgocie. Dobrowolnie przyjął na siebie wszelkie skutki grzechu, całkowitą jego karę i jej ostateczny wynik. Nigdy w pełni nie zrozumiemy, co to znaczy dla ciebie i dla mnie, ale tak jak potrafimy, możemy cenić ofiarny akt odwagi Jezusa, jak ten młody naukowiec Louis Slotin podtrzymywał na duchu swych towarzyszy, tak Jezus zapewnia dzisiaj: wyjdziecie z tego bez szwanku. Pytanie jest, czy wierzymy Jezusowi, czy wierzymy Słowu Bożemu, Bożym obietnicom i czy w tym sposobnym czasie, w jakim żyjemy, chcemy przełamywać, oczywiście nie o własnych siłach, bo jest to niemożliwe, ale chcemy przyjąć Bożą łaskę i moc do tego, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego, na działanie mocy Bożej. I dzisiejsze rozważanie chciałem zakończyć takim fragmentem, cytatem pewnym, który mówi o Bożej mocy właśnie, o Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu udzielonym każdemu z nas. Pytanie, czy chcemy w to wierzyć i chcemy tego doświadczyć. I chciałem wam życzyć też właśnie, abyśmy każdego dnia znaleźli czas, najlepiej w poranku, ale w ciągu dnia też jest to piękne, tak pozostawić zajęcia i na pewien czas odejść na bok, rozmawiać z Jezusem. I jest piękny tekst w liście do Rzymian 8:37. Paweł pisze: ale w tym wszystkim, nawet właśnie w tych bolesnych doświadczeniach, a szczególnie w pewnych dramatycznych doświadczeniach, w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I
Do tych słów jest kilka zdań pięknego komentarza. Potrzebujemy głębokiego zrozumienia natury Chrystusa i tajemnicy Jego miłości, która według Efezjan 3:19 przewyższa wszelkie poznanie. Powinniśmy żyć w ciepłych i dobroczynnych promieniach Słońca Sprawiedliwości. Nic oprócz miłosiernego współczucia Chrystusa, Jego boskiej łaski i Jego potężnej mocy nie może uzdolnić nas do przeciwstawienia się zaciekłemu wrogowi i przełamania oporu naszych serc. Tu już wcześniej kilka razy mówiliśmy. Przełamać opór, tą obojętność, tą oziębłość. Ale żeby to uczynić, należy przyjąć wiarą Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie i moc, którą daje nam Chrystus. Co jest naszą siłą? Pada pytanie i odpowiedź. Radość z Pana. Niechaj miłość Chrystusa wypełni Twoje i moje serca. Wtedy będziemy gotowi na przyjęcie mocy, którą On ma dla nas. Chciałem Wam życzyć jeszcze raz takiej mądrości i takiej miłości do Boga, abyśmy spędzali z Nim czas i przyjmowali łaskę za łaską każdego dnia i aby ufność w Boże obietnice, w Bożą miłość pogłębiała się, stawała coraz mocniejsza i w tych doświadczeniach, które przyjdą na drodze naszego życia, abyśmy właśnie pokazali Bogu, Wszechświatu, ale też naszym bliskim, że ufamy Bogu, że Go kochamy i bez względu na wynik tych doświadczeń, że chcemy ufać Mu bezgranicznie, wiedząc, że nas kocha, że nas stworzył, że nas zbawił. Amen.